Sekundę. Już można. Proszę Panie, Pani firma jest jednym ze sponsorów dzisiejszej gali rozdania nagród Fryderyki 2016. Proszę powiedzieć, co to za firma? To jest firma fryzjerska związana z Francją, z panem Provost, który jest wielkim artystą w Paryżu. Jest zawsze na gali różnych takich ważniejszych w Paryżu występów aktorek, względnie na World Emmy Award albo w Cannes. I my po prostu wszystkie rzeczy, które on tam robi, na rynek polski przenosimy i mamy franszyzę z tym panem. A proszę powiedzieć, jak to się stało, iż nawiązaliście współpracę między innymi z kapitulą Fryderyki? To się tak stało, że my jesteśmy małą firmą, ale ja mam taki pomysł na to, żeby popierać wszelkie wydarzenia kulturalne, które dzieją się w Warszawie i popierać kulturę w Warszawie. I na przykład trzymam wiele różnych takich leafletów, które informują o tym, przede wszystkim też dla obcokrajowców, którzy nas witają, żeby wiedzieli, co zobaczyć i gdzie pójść. Poza tym popieramy kulturę w teatrach. Jesteśmy na przykład bardzo blisko związani z panią Krystyną Jandą. Mamy takie promocje na samych biletach u pani Krystyny. Pani Krystyna od wielu lat jest naszym VIP-em. Przychodzi do nas pani Agnieszka Holland, przychodzi do nas pani Ewa Kasprzyk. Po prostu staramy się wykonywać te usługi na bardzo wysokim poziomie i nasze panie jeżdżą do Paryża i to na ogół się podoba. Jeśli przychodzą nasze klientki i widzą, że VIP-y do nas przychodzą, no to widzą, że to musi coś w tym być. Oprócz tego też jak się zgłaszają jakieś organizacje charytatywne, to też. Na przykład w zimie poprosiła nas pani Ewa Błaszczyk o zbieranie pieniędzy na jej klinikę Budzik. No co z bardzo wielką przyjemnością zrobiliśmy i sprzedawaliśmy takie kalendarze jej oraz zbieraliśmy w takie przeźroczyste pudełeczko pieniądze, żeby wszystko było jasne. No też na przykład Surrider popieraliśmy kiedyś. No każdą inicjatywę, jeśli ona mieści się w tym, albo popiera kulturę, albo jest działalnością społeczną, to jesteśmy chętni do pomocy. Wolimy to, niż wieszać się na billboardach i mówić o sobie, że jesteśmy wielką, znaną firmą, bo chcemy, żeby ludzie poznali nas od podstaw. I to jest taka przyjazna ludziom firma i takim ludziom, którzy doceniają to, co my dla nich robimy. Bo naprawdę można zmienić siebie, będąc bardzo skromnym człowiekiem, można bardzo pięknie wyglądać, jeśli się dużo uwagi komuś poświęci. A proszę powiedzieć, czego pani... Może inaczej. Proszę powiedzieć, czy ma pani faworytów na dzisiejszej gali? No ja jeszcze w ogóle nawet nie wiem, kto wystąpi, bo ja dostałam w ostatniej chwili, to wczoraj, ten program i ja jeszcze nie widziałam, kto w ogóle jest w tej chwili w muzyce poważnej, bo zwykle to była jedna impreza, w tej chwili są dwie i ja dopiero przed chwilą, właśnie nawet teraz, jeszcze nie widziałam tej książeczki, kto dzisiaj wystąpi, także na temat programu nie mogę się wypowiadać, bo po prostu jeszcze go nie znam, ani no nie jestem tak częstym uczestnikiem tej kultury poważnej, chociaż bardzo kocham filharmonię i operę i operetkę i chodzę, ale co najnowszego się dzieje w tej dziedzinie, to w tej chwili jeszcze nie wiem. Mam nadzieję dzisiaj się dowiedzieć. A proszę powiedzieć, czy słucha pani muzykę poważną? Tak. Zamiast słuchać telewizji, bardzo dużo w ogóle słucham muzyki. I to, co powiedziała wczoraj Kora, to mi się szalenie spodobało, że ludzie tym się wyróżniają, że ci, którzy jak gdyby korzystają z kultury, mają większe jakby takie pojęcie o świecie i rozumieją innych ludzi. A ponieważ ja bardzo kocham ludzi, to staram się każdego zrozumieć, to mi to bardzo przemawia, do mnie to przemawia, że muzyka naprawdę jest takim momentem w życiu, że człowiek może się wyłączyć i pomyśleć sobie o bardzo przyjemnych rzeczach, mimo że mamy bardzo trudne czasy. Jeszcze poproszę podać swoje dane dla montażysty, jak pani się nazywa i nazwa pani firmy. Nazywam się Alicja Potocka i moje nazwisko to Alicja Potocka, a firma nazywa się Frank Provo. Mam tylko pytanie, czy z tych potockich pani Potocka? Tak. Czyli z Krabi Potocka.